Zaczniemy od Magusia i to będzie główny nasz motyw przewodni dzisiejszego streama, dlatego że Maguś tutaj 512 level, nasza najmocniejsza postać. Dlatego też zobaczymy, jak daleko nim dojdziemy w tym Elevatorze. Ile jest w stanie przeklikać sobie taki Maguś. Dobra, w ogóle tak, widziałem jedną fajną rzecz, którą dodali w SF Toolsie i będę wam chciał ją pokazać na samym początku, tylko tu będę musiał scenkę ogarnąć, bo widziałem, że dodali symulator do Elevatora w SF Toolsie. Nie widziałem, jak to działa wcześniej, ale sprawdziłem sobie przed streamkiem. Powiem wam szczerze, że jest to naprawdę ciekawa sprawa, więc może od tego zaczniemy, zanim tu w ogóle będziemy klikać. No ale przede wszystkim mam nadzieję, że wszyscy użyli kodziku, który macie w prawym górnym rogu w tym momencie, Neutral_RN25, że rozesłaliście po gildiach i tak dalej. Fajny starcik w Elevatorze. Z tego co wiem, to on nie działa od razu, w sensie trzeba dołączyć do Elevatora, dlatego że jak jeszcze nie... Zobaczcie. Wyskakuje coś takiego, także trzeba tutaj sobie kliknąć, ewentualnie na mapce miasta, trzeba kliknąć wejdź. No tutaj mamy jakieś informacje, to można poczytać, jak ktoś nie wie, o co z tym chodzi. No i teraz chyba powinno działać, Neutral_RN25, kupon pomyślnie wprowadzony. No i nawet od razu dodało karty klucze, nawet nie trzeba było z nikim walczyć, no i mamy pop-upik, więc zajebiście. Dobra, teraz wam pokażę ten symulator. Dobrze, i teraz tak, jesteśmy na stronie głównej SF Toolsa. Tu w ogóle się trochę pozmieniało, dawno nie byłem na stronie głównej. No i mamy coś takiego jak symulator windy do piekieł. Klikamy sobie cyk i wygląda to niemalże identycznie, tylko niech się wczyta. Wygląda to niemalże identycznie jak symulator do lochów, ten zwykły. Tutaj możemy sobie załadować zapisanych graczy, jeżeli nie mamy oczywiście nic tu dodanego, no to się musimy zalogować endpointem, to już tam wielokrotnie tłumaczyłem, jak to zrobić. Ja wezmę W50 jakiś stary, żeby wam tylko pokazać. Wybieramy sobie tą postać z tej listy, no i zobaczcie, mamy jeszcze do wyboru motyw Elevatora. Motyw jest zawsze ogłaszany razem ze startem Elevatora, czyli jak w tym przypadku jest to herezja, no to wybieramy tutaj herezji z angielskiego, prawda, elegancko. I wystarczy kliknąć symuluj. Chwileczkę to potrwa, ale liczy nam z bomby wszystkich 500 przeciwników i zobaczcie, jak to zajebiście działa. Mamy od razu napisane, że pierwsze 243 piętra zostały pokonane, no po prostu, mamy na nie 100% szans, więc każde powinno paść od razu, na tym naszym Magusiu oczywiście. No i dalej mamy już procenty, tutaj na przykład już mamy 99,90, tutaj mamy parę po stówce i lecimy w dół, aż dochodzimy do... A, tutaj mamy tak samo, do 351, jeszcze na niego mamy 002, no i ostatnie 149 pięter, to też widać, tak, to też widać. Ostatnie 149 pięter nie jest możliwe do pokonania, więc według tego symulatora bez większych problemów powinniśmy dojść do... No tutaj do tego 324, tu już mamy 0,62, potem jest Woj 0,38, potem jeszcze parę, no i Not Possible pierwsze nam się pojawia z tego co widzę na 333. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, ale bardzo fajne narzędzie. Nie wiedziałem totalnie, że coś takiego istnieje, powiem wam szczerze, a to chyba zostało dodane dopiero niedawno. Także zajebista sprawa i bardzo prosta. Oczywiście wiadomo, tutaj można sobie... No tam tutaj chyba nie liczy w ogóle jedzonek, więc jak jakieś jedzonka sobie kupimy, to pewnie będziemy mieli większe procenty. No i możemy sobie zamienić runkę w broni na jakiegoś konkretnego przeciwnika, no ale to wiadomo, to już wedle uznania. Dobra, więc to wam jeszcze chciałem pokazać na samym początku. No i co? I lecimy chyba, nie? Tak jak mówię, zaczynamy tu. Co prawda, żeby wykorzystywać na maksa te skrzyneczki, to mi tutaj napisał nasz serdeczny kolega Dawalon, żeby dzisiaj tylko do 138 piętra dopchnąć. Ale chyba chuj w to. Dopchniemy ile się da, zobaczymy gdzie nam się uda dojść na tym Magusiu. Dobra, lecimy. No pierwszych 200 pięter to będzie padało za darmo, nie? Także jest jak jest. Będzie wylot z gildii? Stary, oni i tak tutaj... Oni mają problem, żeby znaleźć kogokolwiek, także nie będą wyrzucać. Nie opłaca im się to, więc czuję się bezpiecznie. Nie no, oczywiście wiadomo, jak ktoś tam jest w jakiejś gildii, powiem tak, ja to robię na potrzeby streama i kontentu. Jak ktoś jest w jakiejś gildii, to warto jest tego słuchać, bo wtedy się zmaksymalizuje te skrzyneczki, które tutaj są na górze, no nie?
więc warto słuchać tam liderów, oficerów. Ja to robię na potrzeby kontentu, żeby po prostu wam pokazać i samemu sobie sprawdzić, jak daleko dojdziemy. W ogóle ten kodzik nic nie zasłania? A, zasłania karty klucze troszkę. Ale czy to jest takie ważne? Może go w sumie przeniesiemy niżej. Dziękuję ślicznie, Mieszko, za wykorzystanie kodzików. Dzięki pięknie, witam, witam. Sianko bogaty. Nie lecisz na przekąski? Nie. Powiem ci, że i tak tutaj na tym serwerze nie będziemy mieli top 1, dlatego że raczej Crit Happens, mówiąc... gdzie my? O kurwa, my tu jesteśmy. Crit Happens nas raczej jebnie bez mydła, mówiąc troszeczkę ordynarnie, że tak powiem. Także nie ma sensu się tu aż tak napinać. Przekąski dopiero później będę brał, jak już jakieś bloki się pojawią. Na razie to tam. O, zresztą zobaczcie, mamy tu w ogóle Graf Zachla, który już na 170, na 170 piętro poleciał, także nie ma co. No i co? Taki to evencik, nie? Nie ma tutaj żadnych fajerwerek, nie ma tutaj nie wiadomo czego, po prostu lecisz i klikasz Enter. Tak to ogólnie wygląda. Ale przynajmniej są fajne nagrody, jest giga dużo owocków i tak dalej. Więc to akurat na duży plus. W ogóle też jeszcze słyszałem, taka ciekawostka, że jeżeli ma się nagrodę na przykład 2 owocki, mogę wam to zaprezentować, i kupi się tą taką czekoladkę, tylko musi nam się pojawić. Jezu, ja już nie pamiętam jak... O, to jest ta czekoladka. Jak się kupi tą czekoladkę, to zobaczcie, z 2 owocków nam się robią 3. Tak jakby z tą czekoladką zawsze zaokrągla owocki do góry. Więc jeżeli ktoś chce, powiedzmy, strajhardować w ten sposób, to może coś takiego robić. Nawet dla samego siebie, żeby po prostu więcej owocków mieć na postaci. Czy jest jakaś lista nagród na poszczególnych poziomach? Jest! Jak sobie wejdziesz w link, który masz przypięty na czacie, Winko, poradnik do Hele, to tam w przypiętym komentarzu jest link do takiej stronki, gdzie masz nagrody za poszczególnych przeciwników. Witam Cię, Przemysław. Nie wiem, czy Cię przywitałem, raczej nie. W ogóle dzisiaj jakiś spokojny czat jest, kurde, aż powiem wam szczerze, jestem zdziwiony. Zawsze na czymś takim są duże dymy, a tu dzisiaj taki dość duży spokój. Cianko, Fior, witam, witam. Po pierwszym dniu, jaki level powinienem mieć? Moja klasa to Berek i jestem free to play. Jak dobijesz, chociaż free to play... Szczerze to nie wiem. No jakiś taki 20 by wypadało mieć chyba, nie? W sumie to jako... W sumie to nie, nawet więcej. Dlatego, że ty masz przecież te grzybki na start z prerejestracji i tak dalej. No to tak myślę 23, 24, bo oczywiście będziesz robił 3 paski, bo jest giga worth wydać te grzybki, które masz na start, na 3 paski w pierwsze 3 dni. Dlatego, że to jest bardzo dobre połączenie eventów. Nie, no to z eventem startowym rozumiem, bo chyba koledze chodzi o EU4 po prostu. No, a czy powiem wam tak, 25 nawet co niektórzy wydając 1000 grzybów nie wbijali. Nie będę tutaj mówił, kogo mam na myśli, ale zdarzały się takie osoby, więc różnie to bywa, że tak powiem. Tak, ja będę grał na EU4? No, no, dokładnie. No to myślę jakiś 23, 24. Coś takiego powinieneś wbić, jeżeli oczywiście rozegrasz wszystko z głową i tak dalej, to powinno wpaść. W ogóle co 50 pięter nam się ta graficzka pojawia, nie wiem. Nie wiem, o co tu się rozchodzi, no ale niech będzie. Nie ma problemu, słabyś. Na jakim levelu tak mniej więcej najlepiej ulepszać kopalnię klejnotów z pierwszego poziomu na wyższy? Wiesz co? No jak się zbliżasz do zamknięcia pierwszych 9 lochów. Ale który to jest dokładnie poziom, to ci nie powiem. Tak myślę, że około 90, 100 już można zaczynać ulepszać. Bo te pierwsze lochy idą dość sprawnie. Dobra, który ja mówiłem? Chyba 333 to był pierwszy not possible, tak? To chyba dalej nie pójdziemy. A to w sumie ten symulator... Będą wychodzić Lord Capet. Jutro wychodzi nowy na przykład. Jutro wychodzi EU4. Skąd to pytanie? W sumie to takie troszeczkę psuje zabawę ten symulator, bo tak dokładnie nie wiemy dokąd... W sensie inaczej, właśnie wiemy dokładnie dokąd dojdziemy.
Nawet nie ma tutaj żadnej niespodzianki. Aczkolwiek jest to bardzo fajne dla osób, które się zastanawiają, czy dalej cisnąć, czy nie. Można sobie wklepać w symulator, sprawdzić i wtedy wiecie, czy już wydawać dalej grzyby, coś próbować kombinować, czy nie bardzo. No jak jest not possible, to myślę, że nawet z jedzonkami będzie problem go pokonać. On pytał o międzynarodowe? A, serwery W, o to ci chodziło. To nie. Serwery międzynarodowe już są... No już ich nie ma po prostu. Teraz zamiast międzynarodowych są europejskie. Zapytasz, czym się różnią? Niczym oprócz nazwy. No i numerki lecą od początku, nie? Zależy... A ustawiłeś sobie Exul dobry motyw? Ustawiłeś sobie herezję? Strona główna SF Toolsa, bogaty. Strona główna SF Toolsa i tam sobie to sprawdzasz. Kurwa, tak mocno ten Enter gniotę, że aż się kamerka trzęsie. No way. Siemanko Dawski, witam cię serdecznie. Chciałeś przyjebać na W100? No W100 niestety... No nie dasz rady na W100. Nie dasz rady na W100. Aczkolwiek... Kilka lat i pewnie wyjdzie EU100, więc na EU100 będzie można przyjebać. Bez problemu. Coś nie wierzę, że mam jakieś szanse na 15, na 500 piętro, ale no ja, mi też pokazało, że na 500 mam chyba 0,15. To wiesz, tu chodzi o klasę postaci przeciwnika, o twoją runkę w broni i tak dalej, nie? Jako jakiś tam maguś, na innego magusia możesz mieć jakieś tam niewielkie procenty, ale tych bloków wcześniej, jakichś wojowników i tak dalej, no to nie pokonasz. Dobra, no tu już się zaczynają problemy. Czekam na 50. W sumie to... Jak serwery wychodzą średnio co półtorej miesiąca, to mamy tak, dwa, to jest 8 serwerów rocznie. Dobrze policzyłem? Czyli... No, czyli kilka lat i będzie EU50. Nie widzę problemu żadnego. Ile czasu trwa Elevator? Masz tutaj napisane, bogaty. Pozostały czas, 10 dni i 3 godziny, czyli bodajże to jest do poniedziałku do godziny 20, jak się nie mylę. Ten symulator zepsuty, niby mam 75% na zabicie, a nie siedzi? A ile już wydać grzybków cichy na niego? Cianko, pilol. Dobra, może zaczniemy powolutku jakieś przekąski brać. To jest na przykład zajebiste. Przekąskami tu powinno iść dalej już. No bo wiesz, jak masz 75%, no tak z 20, a to dziwne w sumie. Może miałeś pecha po prostu, a może nie do końca działa, no nie wiem, nie wiem szczerze. Co my teraz mamy? Teraz mamy zwiada. On jest dobry, on nam daje 3 jedzonka, ale kurczę, no mi też pokazywało, że niby... Niby powinienem do 333 dojść, a tu już się jakieś schody pojawiają. Może ja sobie odpalę ten symulator na drugim tym i zobaczę, jak to wygląda. Na którym my jesteśmy? 293. Na 293... siema, siema. Na 293 mamy 50%. Ty, no to faktycznie to chujowo liczy. Bo my tutaj na przekąsce już go klikamy, już na niego z 50 grzybów wydałem. No to może to nie jest jednak takie dobre, jak myślałem. Może coś tam nie działa tak, jak powinno. A ja tam w ogóle mam jeszcze... No, takie orientacyjne, no ale 50% to ktoś by sobie pomyślał, ej, to łatwo siada, nie? No to rozjebane to jest w takim razie. To nawet dobrze, że wam nie nagrywałem na ten temat żadnego filmu. A ja tu w ogóle mam jeszcze słabe staty. Ja na tym zapisie mam 100 tysięcy inty. W tym momencie mam 103,5 koła. No HP mam podobnie w sumie. No ciekawe, ciekawe. Dobra, no lecimy dalej. Ten, to co jest na łowcy demonów pokazywane, że ma pancerz 25%, to jest błąd wizualny. Nie obniżyli mu pancerza. Nawet jak sobie wbijesz tutaj i sobie rozwiniesz wartości... to masz maksymalną redukcję obrażeń 50%.
A to, że tu pokazuje 25, to jest po prostu błąd wizualny po ostatniej tej, po ostatniej aktualizacji. Ty no kurwa, już się schody pojawiają. W sumie ja chyba tak daleko na ostatniej edycji nie doszedłem, ale... Ale no, nastawiłem się na to 300 coś. Dobra, to nam padło. Teraz mamy kolejnego zwiada. Okej, on padł w miarę szybko. Teraz jakiś maguś. Dobra, to też padło fajnie. No tu bez przekąsek to już nie ma opcji. Okej, możemy wziąć browara. Zaraz się okaże, że gra egzekwuje ten błąd wizualny i serii jest 25%. Właśnie nie, dlatego że osoba, która jest odpowiedzialna za SF Toolsa, sprawdzała to. On tam ma chyba w ogóle dostęp do serwera testowego i tak dalej. No i nie. Po prostu to jest tylko wizualnie. Normalnie łowca ma 50%. Czuję się, jakbyś klikał tego Boruciaka, a daj spokój. No ale co, na tego miałem chyba 30%, jak się nie mylę. Co to jest? 296. 296. A i pokazuje, że to jest mag. No i faktycznie to jest mag. Mag, odporność na ogień. A co my tu mamy w broni? A, my mamy w broni ogień. No właśnie, to może być problem. Dobra, to zmieńmy sobie runkę. Ja mam jakieś runy w ogóle. Tu mam na przykład zimno. I okej, teraz próbujmy. No ale na pewno to nie działa tak, jak powinno. Pokazuje mi na niego... 80% prawie. No to nie. To nie ma co... Nie ma co patrzeć. Jeżeli mamy jakieś procenty, to znaczy, że to jest do zrobienia, ale... Wygląda na to, że po prostu bardziej dla takich hardkorowych grzybiarzy. Sianka Andrzej, witam cię serdecznie. 0,80%? No może tam się jakieś przeliczniki pojebały. Ale aż dziwne, że tego w sumie to nie mieli jak tego zgłosić, bo jeszcze nie było elevatora, odkąd to weszło. Ale aż dziwne. Dobra, teraz kto? Teraz następny maguś, też odporność na ogień. Tu mamy trzy owocki i kryształ, zajebiste nagrody. No żeby ten 300 przebić, no chociaż to. Nie ma tu chyba sensu aż tak mocno dociskać bardziej. Jak patrzę, jak to idzie, ale okej, to nam jeszcze siadło. Teraz mamy kolejnego magusia. Przyda się jakieś złote jedzonko na niego, albo nawet to. Tu mamy błyskawice, czyli zimno może być. Ej, ale swoją drogą zajebiście to chodzi. Wiem, że jest to dziwne, że coś takiego mówię. No bo jednak jesteśmy przyzwyczajeni, że każda gierka chodzi dobrze, w którą gramy. Ale patrząc na ostatnie ciężkie czasy z Shakesa, no to trzeba chwalić takie rzeczy. Niemieccy gracze dziękują mi za twój kod na int52. Spoko, nie ma problemu. Podziękuj im też ode mnie za użycie. Dobra, mamy to. 300. Kto teraz? Teraz zwiadowca, okej. To wrócimy sobie z runką. Niech będzie z powrotem ogień. Ulepszonko jakieś, w sensie buścik. Od Belzebuba, niech będzie znowu to, trudno. No i co, żeby ten 300 przebić, żeby tylko to zrobić. Dawid FPS już na 485 piętrze. Słuchaj no, z jego levelem i z jego statystykami, to tak jak my te pierwsze 250 zrobiliśmy za darmówki, tak on podejrzewam, że te pierwsze 450 zrobił tak samo. Dopiero potem ewentualnie jakieś schody. Nie mogę wejść na Shakesa, wyrzuca mnie. Nie mam pojęcia, z czego to wynika. Damlo. O, dobra, mamy to. I mamy graficzkę za zrobienie 300. Okej. Co teraz? Kurde, no tego też by się przydało zrobić. Tutaj mamy jedzonka, w sensie jedzonka i kryształy. Jedna chyba z lepszych nagród. Siemaneczko Miliczku, witam cię serdecznie. Siema Katarina. Fajnie, że jesteś moją wielką fanką. Szkoda, że nie byłaś taką fanką, jak był pakiecik z duszami na sklepie. Ale no... Co mogę powiedzieć? Nie mam ci tego za złe oczywiście. Dobra, wszystko. Cianko Actimelek, witam cię. 302 poziom na magusiu. I dalej nie ma sensu. Wydałem z 900 grzyba na ten push. Od jedynki do tego 302. Z czego większość na kilka ostatnich pięter, bo to już nie szło. Ten już nam daje samego golda, więc to nie jest jakiś wow.
ale tak czy inaczej nieźle. 45,5 koła punktów, troszeczkę nam tutaj goldzika wpadła, ile jedzonek? O kurwa. Właśnie o tym pomyślałem, kwiczasty. Pokazywałem na początku, ile mieliśmy jedzonek. Chyba po jednym jedzonku do każdego żywiołu, albo coś koło tego. Nie mieliśmy ich za dużo, bo ostatnio się wyciskaliśmy. No a teraz mamy od nowa dość pokaźny zapasik. No i właśnie to jest piękne, to jest zajebiste. Tak samo kryształku nam sporo wleciało, tu jakieś surki. Dlatego ten evencik jest fajny. Nawet jak się klika za darmo.